Ćpacie? Co? Czekaj, przyniosę walizkę, nie? Ja już nie ćpam. Raz się naćpałam, po prostu spróbowałam, nie? Miałam odjazd, słuchajcie, jeszcze w tamtym okresie oglądałam Prison Break. W 3 tygodnie wciągnęłam 3 sezony, nie? Zajarałam, wyszłam na zewnątrz, wydawało mi się, że mnie wszyscy śledzą, nie? Tak? O, odjazd. Nie powinnam tego robić, wsiadłam do auta. Prowadziła mnie, kurde, wydawało mi się, że za mną wszyscy jadą. Po prostu za mną jechali. Schiza, zatrzymała mnie policja. Kurde. W ogóle byłam w szoku, że pies mówi ludzkim głosem, nie? Mówię, ej, do nogi, chodź, 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 chodź. Nie reagował, rzuciłam kość, nic, nie? Zamknęli mnie na 24. Ale tam w młodości oglądałam te filmy taty, także już wiedziałam, jak się zachować. No, ja mam z policją często kontakt. No, często korespondencyjny, wysyłają mi różne zdjęcia. Za każde chcą stówę, nie wiem, o co chodzi. Ja u nich zbieram punkty, wiecie? No, poszłam ostatnio z kartą Witaj i mi nie nabili. Się zdziwiłam. Ale ja przez to, że jeżdżę po prostu autem sama, nie? Jestem narażona, ciągle mi radary pstrykają. Ale w samochodzie mam taki swój mały świat, wiecie, tylko ja i Krzysiu Hołowczyc. Tu nieraz doprowadził mnie do celu, nie? Super. Ostatnio mi się zawiesił. Pożyczyłam od Kacpra GPS-a. Coś tam mówił, że ma swoje ustawienia, żebym przestawiała na ogólne. Ja zapomniałam o tym, włączyłam, jadę i słyszę, za 300 metrów, dziwka. GPS obwiózł mnie po wszystkich burdelach w mieście, nie? Ale fajnie, bo przynajmniej z koleżankami ze studiów się spotkałam. Nie macie czegoś takiego, że jak idzie wycieczka starych Niemców, to wam się kojarzy tylko z jednym? Starzy Niemcy, hitlerowcy? To jest niewiarygodne, co? Słuchajcie, Polak ma tak zakodowane, że jak widzi starego Niemca, to stary Niemiec, nieważne, że on w 39 się nawet jeszcze nie urodził, albo miał dopiero roczek. Stary, jak idzie stara wycieczka starych Niemców, to oni tam chodzą, a my patrzymy i widzimy, że oni gadają tak. O, ja tu strzelałem, o, to, tam. Stowa, niewiarygodne. Tak myśli Polak, co nie? To jest niewiarygodne. Każdy stary Niemiec kojarzy się z wojną. Nieważne, jak byłby miły, sympatyczny. Stoję sobie ostatnio na stacji benzynowej, wbija się właśnie na tą stację, wchodzi koleś, wysiada ze swojego Mercedesa. Starszy taki właśnie pan z muszką, takim kaszkietem, bardzo taki wytworny Niemiec właśnie wchodzi. Słuchajcie, był tak miły, że nawet po polsku próbował zagadać. Wszedł na tą stację i mówi, przepraszam bardzo, mogę prosić kogoś do gazu? Nie poradzisz, no to się po prostu tak kojarzy, to jest... Tak mamy tu skonstruowane, to jest niewiarygodne. Słuchajcie, nawet każdy stary Niemiec, nawet papież. Słuchajcie, jego inicjały B16 to nie kojarzą się z witaminą. To jest bombowiec, to jest absolutnie bombowiec, no nie? W tym momencie, już nie przedłużając, chciałbym zaprosić na scenę Kacpra Lucińskiego, brawo! Do widzenia, dziękuję, że byłyście. Cześć! Jak ja działam na dziewczyny. Kacper! Chciałem wam powiedzieć o czymś takim teraźniejszym, o rzeczywistości. Nie wiem, czy słyszeliście, powinniście słyszeć o takich komandosach, szczególnie amerykańskich, którzy mają taką zdolność, że potrafią zabić jednym ciosem. Kojarzycie? Są tacy komandosi, potrafią zabić jednym ciosem. Moje pytanie brzmi, jak się tego nauczyli? Ile mieli prób i błędów? Na kim ćwiczyli? Czy ktoś chciał w ogóle z nimi ćwiczyć? W ogóle to nie jest tak, że oni zabijają, bo cię uderzają w nos i kość nosowa przebija mózg i umierasz. To jest zerówka w szkole komandosów. Wyższa szkoła komandosów to są tak zwane punkty śmierci. Komandos zna te punkty i wie, że wystarczy je bardzo lekko tknąć i facet umiera. Więc jak będziesz walczył kiedyś z komandosem, nie zdziw się, jak cię pogila pod pachą, a ty umrzesz. Toink! Ciekaw jestem, czy w ogóle był kiedyś komandos, który popełnił samobójstwo. Tak zwany cios control alt delete.
Skoro to są takie małe punkty, tak łatwo je wcisnąć i nie żyje. Ciekawe, ile było w ogóle ofiar niechcących, śmiertelnych. Nie wiem, ktoś powiedział, słuchaj, zastanowię się nad tym. A to jest głupie. Chodzi po prostu o to, że faktycznie kobiety działają na facetów. Kurde, od tysięcy lat, gdyby nie kobiety, to przecież panowie, byśmy tygodnie... Ja pyta, jest jakaś... No, co? Nie działasz na facetów? No, wybacz. Don't